miasta Kielc to dzień ważny. Dziś obchodziliśmy pod pamiątkową tablicą 140. rocznicę urodzin naszego mistrza Jarosława Blaszka, który jest autorem arcydzieła literatury światowej pod tytułem Przygody dobrego wojaka Szwajka. Rzecz prosta, ale jakże złożona i trudna w odbiorze, a jak finezyjna w polityce, to tylko ten, kto umie dobrze czytać między wierszami, potrafi to zrozumieć. Aby uświetlić tą 140. rocznicę, odsłoniliśmy dziś na głównej ulicy naszego miasta piękną figurę Józefa Szwajka, bohatera tejże książki. Jeżeli ktoś z Państwa będzie miał świadomości, co to za pozycja, to chcę powiedzieć, że w świecie w ilości wydań pierwsza to Biblia, drugie to dzieła Rynku, a trzecie Przygody dobrego wojaka. Brawo! Przygody ma prawie 60 języków świata, nieograniczonej ilości wydane. Cieszę się. Bardzo serdecznie powitać Teatrze PKT na małej scenie Kieleckiego Centrum Kultury, gdzie teatr tworzy i wystawia swoje spektakle w ramach umowy opartej o współpracę. Jest nam niezmiernie miło, że na dzisiejszym spektaklu możemy gościć miłośników Szwajka i ich gości z Czech, Gdańska, Przemyśla, Puław, Cieszyna, Puławy. Mam nadzieję, że wszystkich Państwa wymieniłam. Kłaniamy się niestety. Postawili mi cały szereg.